Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partnice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Dwa awanse, dwie wygrane ligi, dwie zmiany trenerów. Po sukcesie na parkietach drugiej ligi Śląsk postanowił się rozstać z Rafałem Kalwasińskim. Stery po nim przejął Tomasz Jankowski. Przygoda tego szkoleniowca z rolą pierwszego trenera wrocławian także nie trwała długo. Wygrał pierwszą ligę, wywalczył awans do ekstraklasy i zastąpił go Serb Milivoje Lazić. Jankowski jednak w klubie pozostanie, będzie odpowiedzialny w Śląsku za pracę z dziećmi i młodzieżą. Być może wspólnie z Jerzym Chudeuszem będą także współpracować z pierwszym zespołem. Decyzje zapadną w najbliższym czasie, podkreślił zarządzający klubem Michał Lizak. Wczorajsza konferencja prasowa przy Kosynierce rozpoczęła się od zapewnienia Lizaka, że Śląsk nie ma kłopotów z przejściem pierwszego etapu weryfikacji klubów przez Tauron Basket Ligę. Dokumenty niezbędne do weryfikacji zostały wysłane do ligi dużo wcześniej. Nie ma zagrożenia, że Śląsk nie wystartuje w Ekstraklasie. Po tych oświadczeniach nastąpiło klub programu. Do sali konferencyjnej wszedł Lazić i rzucił na dzień dobry cześć, cześć w kierunku dziennikarzy. Później już jednak nie powiedział ani jednego słowa po polsku. Po krótkim wprowadzeniu Macieja Szlachtowicza, menadżera klubu, i Michała Lizaka, głos zabrał nowy szkoleniowiec. Przedstawił się, opowiedział o swojej dotychczasowej karierze. Mimo młodego wieku ma już spory dorobek. Ukończył wyższą szkołę trenerską w Belgradzie. Przez 7 lat pracował z serbską młodzieżą, a potem został asystentem pierwszego szkoleniowca w Partizanie Belgrad, gdzie zdobył mistrzostwo i Puchar Serbii. Kolejnym krokiem w karierze była praca w Crvenie, gdzie najpierw był asystentem, a później head coachem. Był członkiem sztabu szkoleniowego drużyny narodowej Serbii podczas kwalifikacji do Mistrzostw Europy w 2009 roku. Lazić trenerskiego fachu uczył się też w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał w klubach NBA w Minnesocie Timberwolves, Detroit Pistons i Chicago Bulls. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.